16 czerwca wspominamy błogosławioną Florydę Czewoli, dziewicę. Lukrecja Helena Czewoli urodziła się 11 listopada 1685 roku w Pizie we Włoszech w rodzinie hrabiowskiej. Naukę podjęła w szkole w rodzinnym mieście. W wieku 18 lat wstąpiła w Città di Castello do klarysek kapucynek. Otrzymała wówczas imię Floryda. Jej mistrzynią w czasie nowicjatu była święta Weronika Giuliani. W zakonie Floryda doświadczyła wyjątkowych przeżyć mistycznych. Pracowała w kuchni i infirmerii, pełniąc proste obowiązki. Z czasem została asystentką świętej Weroniki, a po jej śmierci w 1727 roku wybrano ją ksienią. Urząd ten Floryda pełniła do śmierci. Pozostawiła też liczne poruszające pisma, w których przekazała opis swoich przeżyć duchowych. W klasztorze i poza nim była poszukiwaną doradczynią i przewodniczką w sprawach duchowych. Gdy w 1758 roku w mieście wybuchły zamieszki po śmierci papieża Benedykta XIV, poproszono ją o interwencję. Floryda zmarła 12 czerwca 1767 roku w Città di Castello i została pochowana w kościele klasztornym. Po dziś dzień istnieje tam jej bardzo silny kult. 16 maja 1993 roku została ogłoszona błogosławioną. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Florydy Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.